Wydawnictwo Albatros przedstawia Ken Follett Zbroja światła. Przełożył Janusz Ochab. Czyta Krzysztof Gosztyła. Produkcja Audioteka. Dedykuję tę powieść historykom. Są ich tysiące na całym świecie. Niektórzy siedzą w bibliotekach i pochyleni nad starożytnymi manuskryptami, próbują zrozumieć martwe języki zapisane w tajemniczych hieroglifach, inni klęczą na ziemi wśród ruin, przesypując ziemię, szukają śladów zaginionych cywilizacji. Jeszcze inni czytają śmiertelnie nudne rządowe dokumenty, Opisujące dawno już zapomniane kryzysy polityczne, nie ustają w poszukiwaniu prawdy. Bez nich nie rozumielibyśmy skąd przychodzimy, a wtedy jeszcze trudniej byłoby nam zrozumieć dokąd dążymy. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję, Światła. List do Rzymian, rozdział trzynasty, wers dwunasty. Część pierwsza. Mechaniczna przędzarka. 1792-1793. Rozdział pierwszy. Wcześniej sal Kidrow nigdy nie słyszała, żeby jej mąż krzyczał. Nie słyszała tego również nigdy potem, chyba że w snach. Kiedy dotarła do Brookfield, było południe, na co wskazywała barwa światła słabo prześwitującego przez perłowo szare chmury, które zakrywały niebo. Błotniste czteroakrowe pole. Ograniczały z jednej strony rwący strumień, A z drugiej od południa niskie wzgórze. Dzień był chłodny i bezdeszczowy, Wcześniej jednak padało przez cały tydzień, Więc gdy szła przez kałuże, Musiała uważać, by jej domowej roboty buty Nie zostały w lepkim szlamie. Taka mozolna wędrówka mogłaby ją pozbawić sił. Sal była jednak silną, dużą kobietą i nie męczyła się szybko. Czterej mężczyźni pracujący na polu zbierali rzepy, pochylali się, podnosili gruzłowate brązowe bulwy i wrzucali je do szerokich, płytkich koszy, zwanych korfami. Kiedy kosz był już pełny, Robotnik niósł go do podnóża pagórka i wyrzucał rzepy na wielki czterokołowy wóz z dębowego drewna. Sal przypuszczała, że niedługo skończą, bo po tej stronie pola nie było już co zbierać, i mężczyźni pracowali w pobliżu wzgórza. Byli tak samo ubrani: w koszule bez kołnierzyków, spodnie za kolana uszyte przez ich żony z materiałów, które same utkały. Oraz kamizelki kupione z drugiej ręki lub wyrzucone przez bogaczych. Ojciec Sal miał wyjątkowo elegancką, dwurzędową w czerwono brązowe prążki z szamerowanymi brzegami, porzuconą przez jakiegoś dandysa z miasta. Właściwie nigdy jej nie zdejmował, i w niej miał zostać pochowany. Na nogach Robotnicy mieli wielokrotnie naprawiane, znoszone buty. Wszyscy nosili jakieś nakrycia głowy, ale każdy inne. Czapkę z króliczego futra, słomiany kapelusz z szerokim rondem albo filcowy, a jeden miał trikorn, który niegdyś mógł należeć do oficera marynarki wojennej. Sal od razu rozpoznała futrzaną czapkę męża Haregu. Zrobiła ją sama ze skóry zdjętej z królika, którego schwytała, zabiła kamieniem i ugotowała z cebulą. Poznałaby jednak Harego z daleka, nawet gdyby nie nosił tej czapki. Po rudej brodzie, mimo że był chudy, miał zaskakująco dużo siły. Ładował do swojego korfu tyle samo rzep, co więksi od niego mężczyźni. Na sam widok jego smukłego, twardego ciała poruszającego się po drugiej stronie błotnistego pola, sal poczuła, jak rozpala się w niej płomyk pożądania. Zapowiedź czekającej przyjemności, niczym zapach drewna płonącego w kominku, obietnica ciepła w zimny dzień. W miarę jak zbliżała się do pracujących mężczyzn, coraz wyraźniej słyszała ich głosy. Co kilka minut któryś coś wołał, inni odpowiadali i w końcu wybuchali śmiechem. Nie rozumiała jeszcze poszczególnych słów, ale domyślała się, o czym mówią. Zwykle były to obelgi wypowiadane z udawaną agresją, dobroduszne przytyki i rubasznie wulgarne uwagi, żarty urozmaicające nieco monotonię tej ciężkiej pracy. Czwórce robotników przyglądał się piąty mężczyzna, który stał przy wozie i trzymał w dłoni krótki bat. Był lepiej ubrany od pozostałych. W niebieski kaftan i wypolerowane czarne buty do kolan. Nazywał się Will Riddick. Miał trzydzieści lat i był najstarszym synem dziedzica Bedford. Pole należało do jego ojca. Podobnie jak koń i wóz. Will miał czarne, gęste włosy, przycięte na wysokości podbródka i wyglądał na niezadowolonego. Szal domyślała się dlaczego. Nadzorowanie zbioru rzepli nie należało do jego obowiązków. Uważał wręcz, że uwłacza to jego godności. Zarządca dziedzica zachorował jednak i Will zapewne został zmuszony go zastąpić. Obok sal, przez błotniste pole, szedł bosy mały chłopiec, który z trudem dotrzymywał jej kroku. W końcu przystanęła, pochyliła się, podniosła go bez wysiłku i szła dalej, niosąc synka na rękach. Oparł głowę na jej ramieniu, a sal przytuliła jego ciepłe, szczupłe ciałko nieco mocniej niż było to konieczne, po prostu dlatego, że bardzo go kochała. Chciałaby mieć więcej dzieci, ale już dwa razy poroniła, a raz urodziła martwe niemowlę, porzuciła więc nadzieję i tłumaczyła sobie, że są biedni i jedno dziecko im wystarczy. Pilnowała synka, prawdopodobnie za bardzo, ale wiedziała, że małe dzieci często padają ofiarą chorób czy wypadków i pękłoby jej serce, gdyby go straciła. Dała mu na imię Christopher, ale kiedy uczył się mówić, zniekształcał je i wymawiał jako Kid, więc tak go teraz nazywano. Był drobny, jak na sześciolatka. Sal miała nadzieję, że będzie podobny do ojca. Szczupły, ale silny. Na razie z pewnością odziedziczył po nim rude włosy. Nadeszła już pora południowego posiłku. A sal niosła kosz z serem i chlebem oraz trzy pomarszczone jabłka. W pewnej odległości za nią szła inna żona z tej samej wioski, Annie Mann, energiczna kobieta w tym samym wieku co sal. Dwie kolejne zbliżały się do robotników z drugiej strony, schodząc ze zbocza. Obie niosły kosze z jedzeniem i towarzyszyły im dzieci. Mężczyźni z ulgą przerwali pracę. Wytarli ubłocone dłonie w spodnie i ruszyli w stronę strumienia, gdzie mogli usiąść na trawie. Sal dotarła do ścieżki i ostrożnie postawiła kita na ziemi. Will Riddick wyjął z kieszeni kamizelki zegarek na łańcuszku i patrzył na niego, marszcząc brwi. No jeszcze nie ma południa, zawołał. Sal była pewna, że kłamie, ale nikt inny nie miał zegarka. Wracajcie do pracy! Nie była zaskoczona. Will bywał naprawdę podły. Jego ojciec też potrafił traktować ludzi bardzo surowo, ale syn dziedzica był jeszcze gorszy. Jak dokończycie pracę, zjecie te swoje obiady dodał, wypowiadając słowa, te swoje obiady, z nutą pogardy, jakby posiłki robotników były czymś obrzydliwym. Sal pomyślała, że on zje we dworze rostbę z ziemniakami i pewnie popije dzbanem mocnego piwa. Trzej robotnicy posłusznie wrócili do pracy, ale czwarty, Ike Siwo siwobrody mężczyzna koło pięćdziesiątki, nie zrobił tego. No — Lepiej nie przeciążać wozu, panie Riddick — powiedział łagodnym tonem. — Pozwól, że ja o tym zdecyduję. Bardzo przepraszam, nie poddawał się Ajk Ale hamulec jest prawie całkiem zużyty. Ten cholerny wóz jest w porządku, odparł Will. Po prostu. Chcecie wcześniej skończyć pracę. Jak zawsze. Powinien pan posłuchać mojego stryja Ajka wtrącił się bez wahania. Mąż Sal. Bo inaczej może pan stracić wóz, konia i wszystkie te cholerne rzepy. Pozostali mężczyźni parsknęli śmiechem. Żarty kosztem panów mogły się jednak źle skończyć. Will gniewnie zmarszczył brwi. Zamknij tę swoją zuchwałą gębę harychliderą. Sal poczuła, jak mała rączka kita wsuwa się w jej dłoń. Jego ojciec właśnie wdawał się w konflikt. A chłopczyk, choć był mały, nieomylnie wyczuwał niebezpieczeństwo. Chary był uczciwym człowiekiem i pracowitym robotnikiem, ale też zuchwałym, i uważał, że szlachta nie jest w niczym lepsza od niego. Sal kochała go za tę dumę i niezależne myślenie, lecz panowie nie znosili tego. I często miał kłopoty z powodu niesubordynacji, tym razem jednak wygłosił swoje zdanie, po czym w milczeniu wrócił do pracy. Kobiety postawiły koszyki na brzegu strumienia, sal i jeni poszły pomóc mężom przy zbieraniu rzep, podczas gdy dwie inne żony starsze od nich zostały przy posiłkach. Praca szybko dobiegła końca. W tym momencie było już oczywiste, że Will popełnił błąd, zostawiając wóz u podnóża zbocza. Powinien był postawić go pięćdziesiąt jardów dalej, by koń nabrał rozpędu przed wspinaczką na wzgórze. Zastanawiał się nad tym przez chwilę, po czym wydał polecenie. — Popchnijcie na no wóz od tyłu, żeby koń się rozpędził! Wskoczył na kozioł, machnął battem i zawołał — Siwa kobyła naparła na uprząż. Czterej robotnicy ustawili się za wozem i zaczęli pchać. Ich stopy ślizgały się na wilgotnym podłożu. Mięśnie na ramionach Harego dygotały z wysiłku. Sal, która nie była słabsza od nich, spróbowała im pomóc. Dołączył do nich także mały kit, co mężczyźni skwitowali uśmiechami rozbawienia. Koła obróciły się w miejscu, a kobyła z pochylonym łbem jeszcze mocniej naparła na uprząż, trzasnął bat i wóz ruszył z miejsca. Robotnicy zostali z tyłu i obserwowali, jak zwierzę wspina się w górę zbocza, lecz po chwili zwolniło. — Pchajcie dalej! — krzyknął Will przez ramię. Dopadli w wozu, przyłożyli dłonie do tylnej burty i napięli mięśnie. Wóz znów nabrał rozpędu. Przez kilka jardów kobyła utrzymywała tempo, napierając na skórzaną uprząż, jednak nie była w stanie uciągnąć tak wielkiego ciężaru. Zwolniła, a potem poślizgnęła się w grząskim błocie. Wydawało się, że odzyska równowagę, lecz straciła impet i wóz stanął w miejscu. Will smagał zwierzę batem, a sali mężczyźni wytężali wszystkie siły, ale nie mogli utrzymać pojazdu, gdy wysokie drewniane koła zaczęły się obracać do tyłu. Gdy Will pociągnął za rączkę hamulca, rozległ się głośny trzask, i sal zobaczyła, jak od tylnego koła odrywają się dwie połówki pękniętej drewnianej płytki hamulcowej, a potem usłyszała głos Ajka. — No mówiłem, gnojkowi, no. Mówiłem. Pchali najmocniej, jak potrafili, lecz wóz wciąż przesuwał się do tyłu. Salo garnęło straszne przeczucie nadciągającego niebezpieczeństwa. Pojazd nabierał prędkość. — Pchajcie, leniwe świnie! — wrzasnął Will. — Nie utrzymamy! Zawołał a i cofnął dłonie od tylnej burty. Koń poślizgnął się ponownie i tym razem upadł. Część skórzanej uprzęży pękła. Zwierzę uderzyło o ziemię i ciągnięte przez włócz zaczęło zjeżdżać ze wzgórza. Will zeskoczył z kozła. Pojazd coraz szybciej toczył się w dół. Sal bez zastanowienia podniosła kita jedną ręką i odskoczyła na bok. Wszyscy z drogi! krzyknął Ike. Mężczyźni rozpieszli się na boki, gdy wóz gwałtownie skręcił, a po chwili przechylił się na bok i upadł. Sal zobaczył, jak Harry wpada na stryja, jak obaj się przewracają. Ike stoczył się z drogi, lecz Harry upadł przy wozie i ten przygniótł krawędzią ciężkiej dębowej platformy jego nogę. Wtedy właśnie Harry krzyknął, Sal zamarła z przerażenia. Jej mąż był ranny, ciężko ranny. Przez moment wszyscy stali w bezruchu, zszokowani. Rzepy spadły z wozu i potoczyły się po ziemi. Niektóre wpadły do strumienia. Sal! Sal! zawołał chrapliwie Harry. Ściągnijmy to z niego! krzyknęła. Wszyscy rzucili się do wozu, unieśli go nieco, ale wysokie koła utrudniały zadanie i salu uświadomiła sobie, że muszą postawić pojazd w pionie, by uwolnić jej męża. Wsuńmy się pod niego! zawołała, i mężczyźni od razu zrozumieli, że to jedyne sensowne rozwiązanie. Wóz był jednak ciężki. A w dodatku leżał na zboczu. Przez jedną straszliwą chwilę wydawało się, że przeważy i ponownie spadnie na nogę Harego. No już, podnośmy wyżej, zawołała Sal. Wszyscy razem, w górę. W końcu wóz przechylił się do pionu, i uniesione dotąd dwa koła opadły z głuchym hukiem na ziemię. Wtedy sal. Zobaczyła nogę męża i zachłysnęła się z przerażenia. Była roztrzaskana. Ze skóry wystawały kawałki popękanych kości. Spodnie były przesiąknięte krwią. Harry miał zamknięte oczy i z jego na wpół otwartych ust wydobywał się okropny jęk. Szal usłyszała, jak ajk szepcze. – Dobry Boże, oszczędź go! Kit zaczął płakać. Jego matka była blisko łez, ale się opanowała. Musiała sprowadzić pomoc. Kto tu najszybciej biegał? Rozejrzała się dokoła i zatrzymała wzrok na Eni. Eni, biegnij pędem do wioski do Aleka. Alek Polok był miejscowym cyrulikiem. Powiedz mu, żeby poszedł do naszego domu, on będzie wiedział, co zrobić. To pilnuj moich dzieci, poprosiła Eni i poderwała się do biegu. Sal uklękła w błocie obok męża. Harry otworzył oczy. Pomóż mi, powiedział. Pomóż mi! Zaniosę cię do domu, kochany, odparła. Wsunęła ręce pod jego ciało, ale gdy próbowała je unieść, krzyknął, cofnęła szybko ręce i szepnęła Jezu, Jezu, pomóż mi. Słyszała, jak Will mówi, mężczyźni niech się zajmą wrzucaniem rzep z powrotem na wóz. No już! No Niech ktoś zamknie mu gębę, zanim ja to zrobię, powiedziała cicho. A co z pana koniem, panie Rydick? spytał Aik. Może wstać? Przeszedł na drugą stronę wozu, by przyjrzeć się klaczy, a jednocześnie by odciągnąć uwagę Willa od Harego. A, dziękuję ci. Sprytny stryjku Aik, pomyślała Sal. Odwróciła się do męża Eni dżiniego mana, który miał na głowie trikorn. — Idź do składu drewna, Jimmy — powiedział. — Poproś, żeby szybko zbili nosze z dwóch albo trzech szerokich desek, żebyśmy mogli ułożyć na nich karego. — O, już się robi — rzucił Jimmy. — No pomóżcie mi podnieść konia na nogi — zawołał Will. — Kiedy on już nie wstanie, panie Rydik, powiedział Will milczał przez chwilę, po czym westchnął ciężko. — Chyba masz rację — przyznał. Może przyniesie pan broń, zasugerował Ike. I skróci zwierzęciu cierpienia. Tak, Will skinął głową, ale nie ruszał się z miejsca. Sal uzmysłowiła sobie, że choć syn dziedzica z wyniosłością udaje obojętność, jest szokowany. proszę łyknąć sobie brandy jeśli ma pan przy sobie butelkę. – odsunął Ike. – Tak, dobry, dobry pomysł. Kiedy Will pił, Ike dodał. – Temu biedakowi z roztrzaskaną nogą też przydałoby się parę łyków. To ulżyłoby mu trochę w bólu. Syn dziedzica nie odpowiedział, ale chwilę później Ike wyszedł z zawozu ze srebrzystą piersiówką w dłoni, a Will ruszył szybko w przeciwnym kierunku. — Dobra robota, Aik, mruknęła Sal. Poddał jej piersiówkę. Sal przystawiła ją do ust męża i przechyliła. Harry zakasłał, przełknął płyn i otworzył oczy. Gdy ponownie przechyliła butelkę, upił łapczywie kolejny łyk. — Niech wypije jak najwięcej — powiedział Aik. Nie wiem, co będzie musiał zrobić Alek. Sal zastanawiała się przez moment, co stryj ma na myśli. I w końcu zrozumiała, że zdanie majka być może trzeba będzie uciąć Haremu nogę. O nie, jęknęła. Boże, proszę. Na razie daj mu tylko więcej brandy. Alkohol sprawił, że na twarzy Harego pojawiły się lekkie rumieńce. Boli, boli, szal, strasznie, boli, odezwał się, ledwie słyszalnym szeptem. Wezwaliśmy już cyrujka. Odparła, bo nie wiedziała, co powiedzieć. Chciało się jej płakać z bezsilności. Kiedy czekali na nosze, kobiety nakarmiły dzieci. Sal wyjęła z koszyka jabłka i dała kitowi. Mężczyźni zaczęli zbierać rozrzucone rzepy i wkładać je na wóz. Wcześniej czy później i tak musieliby to zrobić. Jimmy Mann wrócił z ciężkimi drewnianymi drzwiami, które opierał na ramieniu. Dysząc z wysiłku, z trudem położył je na ziemi, bo musiał je przecież nieść przez pół mili. To do tego nowego domu, budowanego przy młynie, wyjaśnił, prosili, żeby ich nie zniszczyć. Przesunął je tak, by leżały obok charegu. Trzeba było przenieść rannego na prowizoryczne nosze, a to musiało go zaboleć. Sal uklękła przy głowie męża, a i chciał jej pomóc, lecz machnęła ręką, wiedziała, że nikt inny nie będzie się starał tak bardzo jak ona zrobić tego jak najdelikatniej. Złapała Harego za ramiona tuż pod barkami i zaczęła powoli przenosić górną część jego tułowia nad drzwiami. Nie zareagował. Robiła to powoli, cal po calu dopóki niemal cały tułów nie znalazł się na drzwiach. Potem czekało ją przesunięcie nóg. Stanęła nad mężem okrakiem, pochyliła się, złapała go za biodra i jednym szybkim ruchem przeniosła nogi na drzwi. Harry krzyknął. Po jakimś czasie krzyk ucił i zamienił się w szloch. Podnieśmy go, powiedziała. Uklękła przy jednym rogu drzwi, a trzej mężczyźni złapali pozostałe. Powoli, powoli, trzymajcie je równo. Chwycili mocno za krawędzie i podnosili stopniowo drzwi, po czym równocześnie oparli je na ramionach. — Gotowi? — spytała Sal. — Starajcie się iść równym krokiem. Raz, dwa, trzy, idziemy. Ruszyli przez pole. Sal obejrzała się i zobaczyła, że Kit, choć oszołomiony i wystraszony, idzie tuż za nią i niesie koszy. Dwoje małych dzieci, Emi szło za ojcem, Jimim, który podtrzymywał tylny lewy róg drzwi. Batford było dużą wioską. Miało tysiąc albo i więcej mieszkańców, a dom Sal stał jakąś milę od pola. Czekał ich powolny, długi marsz, ale Sal znała drogę tak dobrze, że mogłaby ją zapewne przejść z zamkniętymi oczami. Mieszkała tu przez całe życie. Jej rodzice leżeli na cmentarzu przy kościele św. Mateusza. Jedyną miejscowością, jaką odwiedziła do tej pory, było Kingsbridge. O, po raz ostatni była tam, dziesięć lat temu. W ciągu jej życia Batford bardzo się zmienił. Już nie tak łatwo dało się przejść z jednego krańca wioski na drugi. Zmienił się sposób uprawy pól, pojawiły się liczne murki i żywopłoty. Teraz, niosąc Harego, musieli raz po raz przechodzić przez furtki i kluczyć po ścieżkach między prywatnymi królestwami. Dołączali do nich mężczyźni pracujący na innych polach. Kobiety, które wychodziły z domów, by zobaczyć, co się dzieje. Małe dzieci i psy szli za nimi i rozmawiali o biednym Harym i jego strasznym wypadku. Pokonując kolejne jardy i uginając się pod ciężarem męża i drzwi, Sal przypomniała sobie, jak jako pięciolatka, nazywana wtedy Sali, wyobrażała sobie krainę poza wioską jako wąski krąg ziemi coś w rodzaju ogrodu otaczającego jej dom. Wydawało jej się, że cały świat jest niewiele większy od Badfordu, kiedy po raz pierwszy pojechała z rodzicami do Kingsbridge, była oszołomiona, tysiące ludzi zatłoczone ulice, stragany pełne jedzenia, ubrań i rzeczy, o których nigdy nie słyszała. Po raz pierwszy widziała wtedy papugę, globus, książkę, w której można było pisać, srebrne naczynia, a potem katedra. Niewyobrażalnie wysoka, dziwnie piękna, w środku chłodna i cicha. Prawdziwy dom Boży. Kit był teraz tylko odrobinę starszy niż Sal podczas tej zdumiewającej pierwszej podróży. Próbowała sobie wyobrazić, o czym syn myśli w tym momencie. Przypuszczała, że zawsze postrzegał ojca jako niezniszczalnego, jak większość chłopców, a teraz musiał pogodzić się z myślą, że Harry jest ciężko ranny i bezradny. Pewnie był przerażony i zdezorientowany. Potem będzie musiała się nim zająć, dodać mu otuchy. W końcu zobaczyli jej dom, jeden z biedniejszych w wiosce wzniesiony z torfu i splecionych gałęzi i witek. Otwory bez szkła, zakryte były okiennicami. Kit, pobiegnij przodem i otwórz drzwi poprosiła Sal. Chłopiec posłusznie wysforował się. Mogli więc od razu wnieść Harego do środka. Tłum pozostał na zewnątrz i zaglądał do wnętrza. Dom składał się tylko z jednej izby. Stały tu dwa łóżka, jedno wąskie, jedno szerokie. Proste platformy z nielakierowanych desek, które Harry zbił gwoźdźmi. Na obu leżały sienniki. Połóżmy go nad tym większym, powiedziała Salty. Ostrożnie ułożyli na łóżku drzwi z charym. Przez jakiś czas stali, rozcierając obolałe ramiona i rozciągając przygarbione plecy. Sal wpatrywała się w bladego jak ściana męża, który leżał nie poruszając się i ledwie oddychał. — Panie, proszę, nie zabieraj mi go — wyszeptała. Kit stanął przed nią i ściskał ją mocno wtulając twarz w jej brzuch, który po jego narodzinach był większy niż dawniej, pogłaskała syna po głowie. Chciała powiedzieć mu coś pocieszającego, ale nic nie przychodziło jej na myśl, a prawda byłaby przerażająca. Zauważyła, że mężczyźni rozglądają się po domu. O, był dość biedny, ale ich domostwa nie wyglądały inaczej, bo wszyscy byli robotnikami rolnymi. Na środku izby stał kołowrotek Sal, wykonany z wielką starannością i precyzją, wypolerowany do połysku. Odziedziczyła go po matce. Obok leżała mała sterta szpul z gotową przędzą, które wkrótce miał zabrać sukiennik. Dzięki kołowrotkowi stać ich było na drobne luksusy: herbatę z cukrem, mleko dla kita, mięso dwa razy w tygodniu. Biblia! wykrzyknął Jimmy Man, zauważywszy drugi kosztowny przedmiot w domu. Gruba księga oprawiona w skórę, na której widniały ślady wielu brudnych rąk i spięta za śniedziałą mosiężną klamrą, leżała na środku stołu. To Biblia mojego ojca! Wyjaśniła Sal. To umiesz czytać? Nauczył mnie. Byli pod wrażeniem. Sal przypuszczała, że żaden z nich nie potrafił przeczytać więcej niż kilku słów, własne imiona i nazwiska, być może ceny wypisane na bazarach i w tawernach. To mamy zsunąć Harego z drzwi na materac? Spytał Jimmy. Byłoby mu wygodniej, odparła. No a ja, ja będę spokojniejszy, jeśli oddam te drzwi do składu drewna. Sal przeszła na drugą stronę łóżka i uklękła na klepisku. Wyciągnęła ręce, by przytrzymać Harego, kiedy zsunie się nasiennik. Trzej mężczyźni złapali za drzwi z drugiej strony. Tylko powoli, delikatnie przestrzegała ich. Mężczyźni unieśli nieco nosze po swojej stronie. Harry przesunął się o cal i jęknął. — Jeszcze wyżej — poprosiła sal. Tym razem jej mąż zsunął się na skraj drzwi. Sal przygotowała ręce na przejęcie go. — Jeszcze trochę i odciągnijcie drzwi o cal albo dwa. Kiedy Harry zaczął się ponownie przemieszczać, wsunęła pod jego ciało dłonie i przedramiona. — ramiona. Chciała w ten sposób dopilnować, by w jak najmniejszym stopniu zmienił pozycję. Wyglądało na to, że jej się udało, bo Harry nie wydał żadnego dźwięku. Jednak przeszła jej przez głowę myśl, że ta cisza może być złowieszcza. Na samym końcu pociągnęli drzwi odrobinę za mocno. Wtedy zmiażdżona noga rannego opadła ciężko na siennik. Znów krzyknął. Tym razem sal przywitała ten dźwięk z ulgą jako znak, że mąż wciąż żyje. Chwilę później przyszła Annie Mann z cyrulikiem, alekiem. Najpierw sprawdziła, czy do domu Sal dotarły jej dzieci, czy nic im nie jest. Potem spojrzała na haregu. Nie odezwała się ani słowem, ale Sal widziała, że jest zszokowana jego stanem. Alek, Polok. Był schludnym mężczyzną, ubranym w kaftan i spodnie za kolana, stare, ale dobrze utrzymane. Wszystko, co wiedział o medycynie, przekazał mu ojciec, który też był cyrulikiem. Również od niego Alek dostał ostre noże i inne narzędzia. Przyniósł małą drewnianą skrzynkę z uchwytem i postawił ją na podłodze obok kominka, a potem spojrzał na Hargona. Sal wpatrywała się w Cyrulika, próbując wyczytać coś z jego mimiki, jednak wyraz jego twarzy pozostawał nieprzenikniony. — Harry? Słyszysz mnie? — spytał Alek. — Jak się czujesz? Harry nie reagował. Cyrulik spojrzał na zmiażdżoną nogę, przy której siennik nasiąkł krwią i dotknął kości przebijających skórę. Harry krzyknął z bólu. Ale nie tak przerażająco jak wcześniej. A potem, znowu, gdy Alek dotknął rany, gdy Cyrulik złapał za kostkę Charego i podniósł jego nogę, ten zawył z bólu. Jest źle, prawda? odezwała się Sal. Alek spojrzał na nią i zawahał się. Tak, odparł po chwili. A możesz coś zrobić? Nie mogę nastawić. Złamanych kości. Czasami jest to możliwe, jeśli złamała się tylko jedna kość i za bardzo się nie przemieściła. Tu. Wtedy mogę ją nastawić i unieruchomić łupkami, żeby się zrosła, ale. Harry ma uszkodzone kolano i kilka paskudnie złamanych kości. Więc? Najgroźniejsze jest. — Zakażenie, które może się wdać w rany i doprowadzić do gnicia ciała, a to może skończyć się śmiercią. — Rozwiązaniem jest amputacja nogi. — Nie! — rzuciła Sal głosem drżącym z desperacji. — Nie! Nie możesz odciąć mu nogi, on dość już się nacierpiał. — To może uratować mu życie. — Musi być jakiś inny sposób — upierała się Sal. — Mogę? — Spróbować wyparzyć ranę, powiedział Alek z powątpiewaniem, ale jeśli to nie zadziała, to pozostanie tylko amputacja. Spróbuj, spróbuj proszę. No dobrze, pochylił się nad skrzynką i otworzył ją. Sal możesz rozpalić w palenisku? To musi być naprawdę gorące. Zajęła się posłusznie rozpalaniem ognia. Alek tymczasem wyjął ze skrzynki ceramiczną miskę i zakorkowaną butelkę. — Pewnie nie masz brędy, co? — zwrócił się do Sal. — Nie — odparła, po czym przypomniała sobie o piersiówce Willa. Na polu wsunęła ją pod sukienkę. — Mam! — poprawiła się i wyjęła ją. Cyrulik uniósł brwi. — To własność Willa Ridika, wyjaśniła Sal — to przez tego przeklętego głupca doszło do wypadku. Szkoda, że to nie on był podwozem. ale udał, że nie słyszał Obel pod adresem syna dziedzica. Niech chary wypije jak najwięcej, nakazał. A jeśli zemdleje, tym lepiej. Salu siadła na łóżku obok męża, podniosła jego głowę i powoli wlewała mu brandy do ust, podczas gdy Alek podgrzewał olej w misce. Gdy piersiówka była całkiem pusta, olej już wrzał. Sal zrobiło się niedobrze na ten widok. Cyrulik wsunął pod kolano Harego szerokie, płytkie naczynie. Razem z żoną rannego jego poczynaniom przyglądała się przerażona publiczność. Trzej robotnicy, Annie, dwoje jej dzieci, blady jak ściana, Kit. Kiedy nadszedł właściwy moment, ale działał szybko i sprawnie. Za pomocą szczypców podniósł miskę z nadognia ognia i wylał wrzący płyn na kolano rannego. Harry wydał z siebie najgorszy ze wszystkich dotąd krzyk, a potem stracił przytomność. Dzieci rozpłakały się. Izbę wypełniła paskudna woń przypalanego ludzkiego ciała. Alek poruszał na boki płytkim naczyniem pod nogą Charego, gdzie spłynął gorący olej, i w ten sposób wyparzył ranę pod kolanem. Potem wysunął naczynie, zlał olej do butelki i zakorkował ją. Prześlę rachunek dziedzicowi, oznajmił. Mam nadzieję, że ci zapłaci, powiedział Sal, bo ja nie mam z czego. Powinien. Jako dziedzic ma pewne obowiązki wobec swoich robotników, choć nie istnieje prawo, które by go do tego zmusiło. Tak czy inaczej to sprawa między mną i nim, więc nie przejmuj się tym, Sal. Harry nie będzie chciał nic jeść, ale spróbuj go namówić, żeby jak najwięcej pił. Najlepiej herbatę może być też piwo albo woda i pilnuj, żeby było mu ciepło. Alek zaczął pakować swoje rzeczy do skrzynki. Mogę zrobić coś jeszcze? spytała Sal. Wzruszył ramionami. Módl się za niego. Rozdział drugi. Amos Barrowfield zrozumiał, że stało się coś niedobrego, gdy tylko wyjechał z za zakrętu i zobaczył Bedford. Owszem, na polach pracowali robotnicy, ale nie tylu, ilu się spodziewał. Droga prowadząca do wioski była niemal całkiem pusta. Jechał nią tylko jeden wóz. Amos nie widział nawet psów. Był sukiennikiem, handlował suknem. Właściwie sukiennikiem był jego ojciec Obadiah, ale już dawno skończył pięćdziesiąt lat i często brakowało mu sił, więc to Amos podróżował po okolicy z jucznymi końmi wiozącymi owczą strzyżę i odwiedzał kolejne chaty. Przemianą strzyży w tkaninę zajmowali się głównie mieszkańcy wsi, pracujący we własnych domach. Najpierw surową wełnę należało rozplątać i oczyścić. Co nazywano zgrzebleniem lub gręplowaniem. Potem przędziono z niej długie nici i nawijano na szpulę. Na koniec tkano na krosnach z tej przędzy materiał o szerokości jarda. Tkactwo było głównym przemysłem zachodniej Anglii, a Kingsbridge jego ośrodkiem. Ejmus przypuszczał, że Adam i Ewa po zjedzeniu owocu z drzewa Poznania. Sami wykonywali wszystkie te prace, by uszyć sobie ubrania i okryć nagość, chociaż w Biblii nie napisano zbyt wiele o gramplowaniu i przędzeniu, ani też o tym, jak to Adam zbudował krosma. Dotarłszy do pierwszych domów, Ejmos zorientował się, że wszyscy gdzieś zniknęli. Coś odciągnęło robotników rolnych od pracy. Ale ludzie zajmujący się tkaniem powinni być w domach. Płacono im za tyle, ile zdołali wyprodukować, więc rzadko porzucali kołowrotki i krosna. Najpierw udał się do domu z zgrzeblarza, Mika Sibruka. Mik trzymał w prawej dłoni wielką szczotkę z żelaznymi zębami. A w lewej drewniany klocek tych samych rozmiarów i rozczesywał mocnymi pociągnięciami znajdujący się między nimi kłąb surowej wełny, kiedy gęstwina brudnego runa, zmieszanego z błotem i kawałkami roślin zamieniała się w motek czystych, prostych włókien, skręcał je w luźny powróz, nazywany niedoprzędem. Słyszał pan o Harym klidru? przywitał Ejmosa Mick. A nie, nie. Dopiero przyjechałem do wioski. Nie byłem jeszcze u nikogo, a... O co chodzi? A wóz z rzepą zmiażdżył mu nogę. Mówią, że już nigdy nie będzie mógł pracować. O, to straszne. A jak to się stało? No, ludzie różnie opowiadają. Will Riddick twierdzi, że Harry popisywał się i próbował udowodnić, że sam przepcha załadowany wóz. Ale, aj, Kleederu mówi, że to była wina Willa, bo przeładował wóz. To Sal będzie załamana, powiedział Znał rodzinę Kleederu i uważał, że łączy ich prawdziwa miłość. Harry był twardym człowiekiem, jednak zrobiłby dla żony wszystko, a Sal wprawdzie trochę dyrygowała mężem, ale go uwielbiała. Pójdę do nich. Zapłacił Mikowi. Dał mu nową porcję strzyży i zabrał worek gotowych nie do Wkrótce odkrył, gdzie podziała się większość mieszkańców wsi. Wokół domu klidrowów zebrał się tłum ciekawskich. Sal była przątką, lecz w odróżnieniu od Mika, nie mogła pracować dwanaście godzin dziennie, bo miała wiele innych obowiązków. Przyła ubrania dla Harego i Kita, uprawiała warzywa w ogródku, kupowała i przygotowywała jedzenie, prała, sprzątała i wykonywała wszystkie inne prace w domu. Ejmos żałował, że ta kobieta nie ma więcej czasu na przędzenie, bo stale brakowało mu przędzy. Tłum rozstąpił się przed nim. ok był tu dobrze znany. I zapewniał wielu wieśniakom pracę, nie tak ciężką jak na polu i lepiej płatną. Kilku mężczyzn pozdrowiło go serdecznie. Czy Rulik właśnie wyszedł, panie Barufield? — Powiedział jeden z nich. Eymus wszedł do środka. Harry leżał na łóżku, blady i nieruchomy, z zamkniętymi oczami, i oddychał płytko. Wokół niego stało kilka osób. Gdy wzrok mosa przywykł do półmroku, rozpoznał większość z nich. Co się stało? Zwrócił się do sal. Twarz kobiety wykrzywiał grymas rozgoryczenia i żalu. Will Riddick przeładował wóz i stracił nad nim panowanie. Mężczyźni próbowali zatrzymać wóz, ale przewrócił się i roztrzaskał haremu nogę. Ach, tak. A co powiedział Alek Pollock? – spytał Amos. – Chciał uciąć nogę, ale namówiłam go, żeby spróbował najpierw wrzącego oleju. Sal spojrzała na nieprzytomnego męża i dodała ze smutkiem. – Coś mi się jednak wydaje, że nie pomogłoby mu ani jedno, ani drugie. – Biedny Harry. Amos westchnął. Myślę, że może się już przygotowywać do przejścia na drugą stronę. Głos Sal załamał się nagle i zaczęła cicho szlochać. Nie płacz, mamo! zawołało z przerażeniem w głosie dziecko, w którym Eymos rozpoznał Kita. Sal ucichła i zacisnęła dłoń na ramieniu syna. W porządku. Już w porządku, Kit, nie będę płakać. Przybity sceną rozpaczy w ponurym domu biednej rodziny, Amos nie wiedział, co powiedzieć. W końcu zdecydował się na coś przyziemnego. Nie będę ci zawracał głowy pracą w tym tygodniu. Dam ci nową porcję wełny następnym razem. Proszę, proszę, niech pan tego nie robi. Potrzebuje pracy bardziej niż kiedykolwiek. Chary nie będzie przecież zarabiał na życie, więc ja muszę się tym zająć. Dziedzic powinien się tobą zająć, odezwał się ktoś. I kiedy jemuś spojrzał w stronę, z której dochodził głos, zobaczył Ajka Clearrow. No, powinien, zgodził się z nim Jimmy Mann. Ale to jeszcze nie znaczy, że to zrobi. Wielu właścicieli ziemskich czuło się odpowiedzialnych za wdowy i sieroty. Jednak nie było to ich obowiązkiem, a Riddick był skompli. Sal wskazała na stertę szpulek przy kołowrotku. Już prawie skończyłam porcję z zeszłego tygodnia. Powiedziała, rozumiem, że zostaje pan w Bedfordzie na noc? Tak. To dokończę dziś wieczorem i jutro oddam wszystko. Amos wiedział, że w razie potrzeby kobieta będzie pracować nawet przez całą noc. No jeśli jesteś pewna. Całkowicie. W porządku. Wyszedł na zewnątrz. I zdjął worek z grzbietu konia. Teoretycznie, przątka mogła przerobić funt wełny dziennie, ale mało która spędzała przy kołowrotku cały dzień. Większość, podobnie jak Sal, łączyła tę pracę z innymi obowiązkami. Wniósł worek do domu i położył go na podłodze przy kołowrotku. Potem spojrzał na Harego. Ranny mężczyzna wciąż się nie poruszał. Wyglądał jak śmierć. Ale Amos nigdy jeszcze nie widział umierającego człowieka, więc właściwie nie wiedział, czy z Harym jest aż tak źle. Upomniał się w myślach, że nie powinien za bardzo popuszczać wodzy fantazji. Wyszedł i pojechał do stojącego niedaleko budynku stajni, którą przerobiono na warsztat na polecenie Rogera Ridika, trzeciego, najmłodszego syna dziedzica. Emos i Roger. Byli w tym samym wieku, mieli po dziewiętnaście lat i kiedyś uczęszczali razem do gimnazjum w Kingsbridge. Roger był pilnym uczniem. Nie interesowały go sport, picie ani dziewczyny, więc koledzy często go dręczyli, dopóki Amos nie stanął w jego obronie i od tej pory zostali przyjaciółmi. Zapukał do drzwi i wszedł do środka. Roger kazał zamontować w budynku duże okna. Pod jednym z nich stał warsztat. Na hakach wbitych w ściany wisiały narzędzia, były tu też skrzynie i naczynia zawierające zwoje drutu, małe sztabki różnych metali, gwoździe, śruby i klej. Roger uwielbiał konstruować pomysłowe zabawki. Mysz, która piszczała i ruszała ogonem. Trumnę, w której trup siadał prosto, kiedy tylko otwierało się wieko. Wynalazł też maszynę, która przetykała rury, gdy za to znajdował się wiele jardów od wlotu, a nawet za zagięciami. Roger przywitał przyjaciela szerokim uśmiechem i odłożył dłuto. Miał jasne włosy i różową skórę, co odróżniało go od czarnowłosego ojca i braci. Najwyraźniej był podobny do matki, która umarła kilka lat wcześniej. – O, w samą porę – powiedział. – No właśnie miałem iść do domu na kolację. – O, no zakładam, że do nas dołączysz. – Miałem nadzieję, że mnie zaprosisz – powiedział Amos. Gdy wyszli z warsztatu, Roger zamknął drzwi na klucz. W drodze do dworu Amos prowadził za sobą konie i rozmawiał z przyjacielem o Harem Klitru. Ach, to ośli upór mojego brata doprowadził do tego wypadku – przyznał szczerze Roger. Studiował w Kolegium Kingsbridge, założonym jeszcze w średniowieczu w Oksfordzie przez mnichów z Kingsbridge. Zaczął studia kilka tygodni temu i właśnie po raz pierwszy odwiedził dom. Ejmos też chętnie poszedłby na studia, lecz ojciec nalegałby pracował w rodzinnym interesie. Miał nadzieję, że w kolejnych pokoleniach ta sytuacja się zmieni i że być może będzie miał syna. Który wyjedzie do Oksfordu. A jak jest na uniwersytecie? Spytał. O, fantastycznie odparł Roger. Świetnie się bawię, choć niestety przegrałem sporo pieniędzy w karty. Ale ja miałem na myśli naukę. Ejmus uśmiechnął się. Aha, w porządku, na razie nic trudnego. Nie przepadam za teologią i retoryką. Lubię matematykę, ale wykładowcy matematyki mają obsesję na punkcie astronomii. Powinienem był wybrać Cambridge. Tam podobno matematyka jest na wyższym poziomie. No to będę o tym pamiętał, kiedy mój syn będzie w odpowiednim wieku. A co myślisz o orzenku? No, myślę nieustannie, ale w najbliższym czasie nie ma na to szans. Nie mam ani pensa. A ojciec nic mi nie da, dopóki nie skończę praktyki. No i dobrze, dzięki temu będziesz miał jeszcze czas trochę poszaleć. Ejmus nie należał do ludzi, którzy lubią poszaleć. Zmienił więc temat. Poproszę cię o nocleg na tę noc, jeśli to możliwe. Aż oczywiście. Ojciec ucieszy się z twojej wizyty. Synowie już go nudzą, a ciebie lubi mimo twoich poglądów, które uważa za radykalne. Uwielbia z tobą dyskutować. Ale nie jestem radykałem. No, owszem, nie jesteś. Ojciec powinien porozmawiać z ludźmi, których poznałem w Oksfordzie. Ich poglądy chyba poparzyłyby mu uszy. No wyobrażam sobie... Ejmos roześmiał się. Kiedy pomyślał o życiu przyjaciela, który czytał spokojnie książki i dyskutował o różnych ideach z inteligentnymi młodymi ludźmi, poczuł zazdrość. Dotarli do dworu eleganckiego, czerwonego budynku w stylu jakobińskim, z oknami składającymi się z wielu małych szybek połączonych ołowiem. Zaprowadzili konie i mosa do stajni, by tam je napojono i oporządzono, po czym przeszli do domu. Mieszkali w nim wyłącznie mężczyźni, nie było więc zbyt czysto. W powietrzu unosiła się woń typowa dla wiejskich podwórek. Ejmosz dostrzegł ogon szczura, który na ich widok uciekł przez szparę pod drzwiami. Dotarli do jadalni jako pierwsi. Nad kominkiem wisiał portret zmarłej żony dziedzica, pociemniały ze starości i zakurzony, jakby nikt nie chciał na niego patrzeć. Po chwili wszedł dziedzic, potężny mężczyzna, koło pięćdziesiątki, o czerwonej twarzy, otyły, lecz wciąż żwawy – – No, w sobotę w Kingsbridge organizują turniej bokserski – oznajmił z entuzjazmem bestia z Bristolu. – Wyzywa wszystkich chętnych i oferuje gwinę każdemu, kto ustoi w ringu przez piętnaście minut. – No to będziecie się świetnie bawić – powiedział Roger. Jego ojciec i bracia uwielbiali sporty, najbardziej walki bokserskie i wyścigi konne, zwłaszcza jeśli mogli obstawiać wyniki – ja tam wolę grać w karty. Mogę przynajmniej obliczyć, jakie mam szanse. Wkrótce dołączył do nich George Reeding, średni syn dziedzica. Był olbrzymim mężczyzną, z czarnymi włosami i ciemnymi oczami. Wyglądał jak młodsza wersja ojca tyle, że miał przedziałek na środku głowy. W końcu pojawił się i e. Will. Za nim kamerdyner, który niósł parujący kocioł z zupą. Zapach był tak smakowity, że Ejmosowi ślina napłynęła do ust. Na kredensie leżała taca z szynką serem i bochenkiem chleba. Kamerdyner nalał do kieliszków porto. Ejmos zawsze witał się ze służbą, więc i teraz zwrócił się do kamerdynera. Witaj, plac. Jak się miewasz? Dobrze. Panie Barrowfield odparł plac burkliwie. Najwyraźniej nie wszyscy służący odwzajemniali życzliwość Emosa. Will ukroił sobie gruby plaster szynki i powiedział, namiestnik zwołał milicję, w Shiring. Milicją nazywano zbrojne oddziały obrony terytorialnej. Poborowych wybierano w drodze losowania. Emosowi sprzyjało szczęście, jak dotąd omijało go to. Chociaż odkąd sięgał pamięcią, milicja nie prowadziła żadnych działań. Zbierała się jedynie raz w roku na sześciotygodniowe szkolenie, podczas którego obozowała na wzgórzach na północ od Kingsbridge i uczyła się musztry oraz ładowania i strzelania z muszkietów. I nic nie wskazywało na to, żeby to się miało zmienić. Ja też o tym słyszałem, odparł dziedzic, i nie dotyczy to tylko szczęścia. W dziesięciu hrabstwach ogłoszono mobilizację. Były to dość niepokojące wieści. Jakiego to kryzysu spodziewał się rząd? No ja jestem porucznikiem, więc będę pomagał w mobilizacji, oznajmił Will. Pewnie na jakiś czas zamieszkam w Kingsbridge. Chociaż Amosowi udawało się do tej pory unikać powołania, mogło się zdarzyć, że tego zaciągu nie uniknie. Sam nie wiedział, co o tym sądzić. Nie chciał zostać żołnierzem, ale może było to lepsze niż niewolnicza praca u ojca? — A któż tam jest dowódcu? — spytał dziedzic, bo ciągle zapominam. — Pułkownik Henry Northwood — odpowiedział Will. — Henry, wicehrabia Northwood, był synem hrabiego Shiring. Dowodzenie milicją pozostawało tradycyjnym obowiązkiem spadkobierców tytułu hrabiowskiego. Najwyraźniej no premier Pitt uważa, że sytuacja jest poważna. Dziedzic pokiwał głową. Przez jakiś czas jedli i pili w milczeniu, pogrążeni w rozmyślaniach. W końcu Roger odsunął od siebie talerz i odezwał się z powagą: Milicja ma dwa zadania: bronić kraju przed inwazją i tłumić rozruchy. Być może dojdzie do wojny z Francją. Wcale bym się nie zdziwił, ale przygotowania do inwazji zajęłyby Francuzom kilka miesięcy, więc mielibyśmy mnóstwo czasu na zwoływanie milicji. Nie wydaje mi się więc, żeby chodziło o to. Co oznacza, że rząd obawia się rozruchów. Ciekawe tylko dlaczego. Wiesz dlaczego, rzucił. Win. Minęło dopiero dziesięć lat. Od czasu, gdy Amerykanie obalili rządy króla i stworzyli republikę. I zaledwie trzy lata, odkąd paryski tłum zdobył Bastylię. A ostatnio ten francuski szatan Brissot powiedział nie spoczniemy, dopóki cała Europa nie stanie w płomieniach. Ta rewolucja rozprzestrzenia się jak jak ospa. Na moim zdaniem nie ma powodów do paniki, powiedział Roger. No bo właściwie, co niby takiego zrobili rewolucjoniści? Zrównali na przykład w prawach protestantów. George, ty jako duchowny protestancki chyba to doceniasz, prawda? No zobaczymy. Zobaczymy, jak długo to potrwa odpowiedział posępnie George, który był proboszczem w Bedfordzie. Znieśli feudalizm kontynuował Roger. Odebrali królowi prawo do więzienia ludzi w Bastylii bez procesu. I wprowadzili monarchię konstytucyjną, którą mamy też w Brytanii. Wszystko, co mówił teoretycznie, było prawdą. Eimus uważał jednak, że przyjaciel się myli. Z tego, co wiedział, w rewolucyjnej Francji wcale nie było prawdziwej wolności, ani wolności słowa, ani religii. Tak naprawdę Anglia była bardziej tolerancyjna. No dobrze, a co z wrześniowymi masakrami we Francji? spytał gniewnym tonem Will, wyciągając palec w stronę najmłodszego brata. Rewolucjoniści zabili tysiące ludzi. Bez żadnych dowodów, bez ławy przysięgłych, bez procesu. Ty chyba też jesteś kontrrewolucjonistą. No? I ty też. Piw, paf. I obaj nie żyją. Wśród ofiar były dzieci. No tak, tragedia, przyznaję. Roger skinął głową. I skaza na reputacji Francji. Ale czy naprawdę sądzimy, że u nas wydarzy się to samo? Nasi rewolucjoniści nie szturmują więzień. Piszą pamflety i listy do gazet. No i tak to się właśnie zaczyna. Will upił łyk portą. A ja winię za to metodystów, wtrącił George. Roger parsknął śmiechem. A gdzież to metodyści ukrywają gilotyny? rzucił. George zignorował te słowa. W szkółkach niedzielnych uczą czytać biedne dzieci, a te, kiedy dorastają, czytają książkę Tomasa Payne'a, unoszą się gniewem i dołączają do klubu malkontentów. Rozruch to logicznie rzecz biorąc. Następny etap. Dziedzic spojrzał na Imosa. A ty dzisiaj nic nie mówisz, zauważył. Zwykle bronisz nowych idei? No bo też nie wiem zbyt wiele o nowych ideach. Odparł Ejmus. Przekonałem się, że warto słuchać ludzi, nawet tych niewykształconych i o wąskich horyzontach. Lepiej pracują, jeśli wiedzą, że obchodzi cię ich opinia. Więc jeśli jakaś część Anglików uważa, że parlament należy zmienić, to moim zdaniem powinniśmy wysłuchać, co mają do powiedzenia. No, dobrze to ująłeś. Roger pokiwał głową. Ale mam jeszcze sporo pracy. Wytłumaczył się Ejmus i wstał od stołu. Dziękuję za gościna. Muszę zająć się swoimi obowiązkami, ale jeśli pan pozwoli, to wrócę wieczorem. A oczywiście, oczywiście, odparł dziedzic. Eymus przez resztę dnia odwiedzał ludzi we wsi. Odbierał od nich gotowy towar, płacił im i dawał nowy materiał do przeróbki. Potem, gdy słońce już zaszło, poszedł do domu kliderów. Już z daleka usłyszał muzykę, czterdzieści czy pięćdziesiąt osób śpiewających na cały głos. Liderowie byli metodystami, podobnie jak Ejmus. a metodyści nie używali podczas nabożeństw instrumentów muzycznych. Żeby nadrobić ich brak, bardzo starali się utrzymać równy rytm i często śpiewali na cztery głosy. W tej chwili wykonywali Hymn Miłość Boża ponad wszelkie miłości. Popularną kompozycję Charlesa Wesleya, brata twórcy ruchu metodystycznego, Emus przyspieszył kroku, uwielbiał śpiew bez akompaniamentu i chciał się przyłączyć. W Bedfordzie mieszkała duża grupa metodystów, podobnie jak w Kingsbridge. Metodyzm był nowym nurtem religijnym w obrębie kościoła anglikańskiego. Choć coraz częściej mówiono o oderwaniu się od niego, większość metodystów nadal jednak przyjmowała komunię w kościele anglikańskim. Kiedy podszedł bliżej, zobaczył tłum ludzi otaczający dom sal i charego. Kilka osób trzymało zapalone pochodnie, i po ziemi niczym złe duchy tańczyły migotliwe cienie. Nieoficjalnym przywódcą metodystów był Brian Pightstaff, farmer gospodarujący na 30 akrach ziemi. Ponieważ był właścicielem tego gruntu, dziedzic nie mógł mu zabronić organizowania modlitewnych spotkań metodystów w stodole. Gdyby był dzierżawcą, prawdopodobnie zostałby eksmitowany. Gdy hymn dobiegł końca. Brian Pikestaff zaczął mówić o miłości łączącej Harego, Sal i Kita. Podkreślał, że to prawdziwa miłość, na ile to możliwe wśród ludzi. I opowiadał o Bożej miłości, o której przed chwilą śpiewali. Zebrani zaczęli płakać. Kiedy Brian skończył, Jamie Mann zdjął tricorn i rozpoczął improwizowaną modlitwę, trzymając kapelusz w dłoni. Była to normalna praktyka wśród metodystów. Ludzie modlili się lub śpiewali hymny, gdy tylko czuli taką potrzebę. W teorii wszyscy byli równi wobec Boga, choć w praktyce rzadko zdarzało się, by głos zabierała kobieta. Jimmy prosił pana o zdrowie dla Harego, by ten mógł nadal opiekować się rodziną. Jego modlitwa została jednak gwałtownie przerwana, gdy pojawił się George Riddick z lampą w ręce i krzyżem na piersiach. Był w kapłańskich szatach, sutannie, albie z szerokimi rękawami i czarnej, kwadratowej czapce z ostrymi rogami. To skandal! krzyknął. Jimmy przerwał na moment, otworzył oczy, ale zaraz opuścił powieki i kontynuował. O Boże! Ojcze nasz, wysłuchaj naszej modlitwy, prosimy cię! Dość tego! krzyknął George i Jimmy musiał w końcu przestać. Dobry wieczór, pastorze Riddick, odezwał się przyjaznym tonem Brian Pikstaf. Dołączysz do naszej modlitwy? Prosimy właśnie Boga o uleczenie naszego brata, Harego Klideru. To kapłan wżywa wiernych na modlitwę, a nie odwrotnie! Powiedział gniewnie George. Ale nie zrobiłeś tego, pastorze, prawda? odparł Brian. George wydawał się skonsternowany. Nie wezwałeś nas do modlitwy Zacharego? kontynuował Brian, który stoi teraz, jak mawiamy, na brzegu wielkiej mrocznej rzeki i czeka, aż Bóg zdecyduje, czym ma do niego dziś dołączyć. Gdybyś nas wezwał, pastorze. Chętnie przyszlibyśmy do kościoła, żeby modlić się z tobą, ale skoro nie zrobiłeś tego, jesteśmy tutaj. Jesteście ciemnymi wieśniakami, prychnął George. I dlatego Bóg powołuje kapłanów, którzy mają wami kierować. Ciemnymi wieśniakami? Zawołała jakaś kobieta. Eimuś domyślił się, że to Animan, jedna z prządek. Nie jesteśmy jednak aż tak ciemni, żeby przeładować wóz z rzepami. Odpowiedział jej chór głosów poparcia i przytłumione śmiechy. Bóg uczynił was poddanymi tych, którzy są od was mądrzejsi, a waszym obowiązkiem jest słuchać władzy, a nie przeciwstawiać się jej. Wśród zgromadzonych zapadła na chwilę cisza. Przerwał ją głośny, pełen cierpienia jęk, dobiegający z wnętrza domu. Ejmoś podszedł do drzwi i wszedł do środka. Sal i Kit. Klęczeli po drugiej stronie łóżka z rękami złożonymi do modlitwy. Cyrulik, Alek Polok, stał u wezgłowia i trzymał cierpiącego mężczyznę za nadgarstek. On odchodzi, powiedział Alek, gdy chary jęknął ponownie. Opuszcza nas. O Boże! wyszeptała Sal. Kit rozpłakał się. Emos stał w milczeniu w drzwiach i przyglądał się tej scenie. On... Odszedł Sal. Odezwał się Cyrulik minutę później. Sal objęła syna ramieniem i płakała razem z nim. Przynajmniej już nie cierpi, dodał Alek. Jest już z Panem Jezusem. Amen, szepnął Amos. To był bezpłatny fragment. Po więcej, zapraszamy do aplikacji audioteki. Audioteka. Dobrze opowiedziane historie.